Jajecznicę proszę odebrać. Ruskie pierogi, pomidorowa. Ruskie pierogi odebrać proszę. To czyje te pierogi? A, to pani. Tyle pani krzyczała, że prędko, prędko, a teraz mi pani pracę obciąga. Co pani myśli, że placówka tylko na panią jest nastawiona? Tu nie wyścigi, tylko bar mleczny. Na drugi raz pani pierogami będzie latała po kuchni sama Irena Szewińska, to będzie prędzej. Grzybową proszę odebrać. Proszę, grzybowa. Czego pan tak szuka w tej zupie? Brylantowego pierścionka. Gdzie są grzyby? Grzyby są w lesie. W lesie, w lesie, co się pan tak dziwi? A pan myślał, że na placu Unii? Co proszę, bo nie dosłyszałam. Kwadrans pan czekał na zupę i dostał pan zimną. A pan by chciał, żeby po kwadransie zupa była jeszcze ciepła. Co za ludzie, jak Boga kocham. Każdy czegoś chce, każdy przeszkadza, każdy głowę zawraca. Nikt nie pomyśli, że ja tu jestem w pracy. Jaką jajecznicę? Nie może być jajecznica z trzech jaj, z dwóch albo z czterech. Jezus Maria, dlaczego i dlaczego? Dlatego, że tak skalkulowano. Oj, proszę pana, kasjerka nie będzie obliczać pańskiej jajecznicy. Kasjerka tu jest w pracy, a nie dla pana przyjemności. Gazety wciąż. Człowiek pracy, człowiek pracy. Ale czy ten nasz naród to rozumie? Stosunku nie mają.